film. Małe kucyki, małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. W szkole rano lodów nam brak, a kochamy słodki ich smak. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. Jak szczęśliwych siedem gwiazd, świecić jasno chcemy. O tym, jak spędzamy czas, dziś wam opowiemy. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. To przecież właśnie my. Opowieści kucyków. Żegnaj, żabciu. Tak, bardzo dobrze. Zaraz, gdzie jest koniczynka? Jejciu, jestem tutaj. Chwileczkę. Czy nie pora na jedzenie? Świetnie. Miał pyszności. Paluszki owsiane, chrupkie, chrupki. Marchwiak, który upiekła Carmen. Oraz deszczyk. Zawsze musi padać w czasie pikniku. Szkoda, że nie zjadłam więcej przed wyjściem z domu. Wracamy do klubu herbacianego. Coraz bardziej. Kucynki, zaczekajcie na mnie. Och, co to było? Co ci się stało? Ojej, masz złamaną łapkę. Cóż, zaopiekuję się tobą, moja ty biedna żabko. Patrzcie, myślałam, że z nami wróciła. Jestem strasznie zmokłam. Co cię zatrzymało? Zaraz zobaczycie. Ona jest ranna. Widzicie? Nie może skakać. Czytałam o anatomii żab w podręczniku do biologii. Może ją zoperuję? Moja mama ma świetny przepis na żabie udka. Ależ Carmel! Żartowałam. Myślę, że najlepiej będzie zabrać naszą żabkę do weterynarza. Spokojna grzywka, serduszko. Nic jej nie będzie. Jak bumcyk kucyk, mam nadzieję. Jest taka słodziutka. Usiądź, bo działasz mi na nerwy. Wiecie co, kucynki? Trzeba ją jakoś nazwać. Ojej, że też o tym nie pomyślałam. Zaraz, już wiem. Nazwiemy ją Plamcia. Co? Plamcia? Czemu nie? Ma dużo plam. Mam dobre wieści, żabka wyzdrowieje. Cześć, Plamciu. To pospolite złamaniozis piszczelozis. Już za kilka dni znowu będzie skakać. Dziękujemy, panie doktorze. A czy nie stwierdził pan uszkodzeń błony pływnej? No cóż, nie, ale skąd ty? Chcę być weterynarzem. Haha, bardzo się cieszę. A zatem rozumiesz, że pielęgnowanie pacjenta to wielka odpowiedzialność. Oczywiście. Spokojna grzywka będzie miała jak u mamy. Za 3 dni możecie jej zdjąć opatrunek. Codziennie ma dostawać porcyjkę świeżych robaczków. W razie kłopotów dzwońcie, dobrze? Minęło już 5 dni, a ona wciąż nie skacze. O mamuniu, zapomniałyśmy zdjąć łupkę. Nic dziwnego, że nie chce skakać. Zaraz się tym zajmę. Jak bumcyk kucyk, tylko ostrożnie. Spoko, Orinoko, wiem co robię. Proszę bardzo, teraz może skakać. Plamcia wcale się nie rusza. Zapomniała, jak się skacze? Nauczymy ją. Hej, Plamciu, patrz. To nie tak łatwo. Musisz skakać wyżej. Spójrz na mnie. Żabki skaczą tak. Ja cię pokażę. A może woli pływać żabką? Ty nie skaczesz, tylko pisasz. Teraz, kiedy wyzdrowiała, nie możemy jej zostawiać samej. Nie mogę się nią zająć, bo muszę iść po siostrzyczki do żłobka. A ja mam dyżur w lodziarni. Niestety, ja mam dzisiaj próbę. Ja muszę lecieć do biblioteki. Moja mama nie cierpi żab. Gram dzisiaj ważny mecz. No trudno, ja ją wezmę.
Co pieczesz, Karmel? Rogaliki z marmoladą, mamusiu. Niam, niam, pycha. Możesz mi podać marmoladę? Stoi na półce w lodówce. Dobrze. Pośpiesz się, Amber. A co to jest? Plamcia. A to co? Nie bój się, mamusiu, to tylko plamcia. Plamciu, uciekaj stąd. Kocham ciapcie. Amber, nie dotykaj jej. Ratunku, na pomoc. Mamusiu, plamcia ci nic nie zrobi. Ale fajnie. Nareszcie. Karmel, w tej chwili zabierz z kuchni tego płaza. Cześć, gwiazdko. Karmel, co się stało? Nasza plamcia już wyzdrowiała. To świetnie, Karmel. Ale mama kazała mi ją zabrać z domu. Kiepska sprawa. Przykro mi, gwiazdko. Musisz ją przygarnąć. Na mnie już czas. Trzymaj się. I co ja z tobą zrobię? Proszę, jeden krem niespodzianka, napój firmowy, ciastko bananowe oraz lody waniliowe. Wielbiam kremowe niespodzianki. Jeszcze rozboli cię brzuszek. Serduszko, musisz ją zabrać. Wystraszyła wszystkich klientów. Na szczęście moje siostrzyczki już smacznie sobie chrapią. Teraz mogę się zająć tobą, plamciu. Ja też cię lubię, żabciu. Och, pewnie jesteś zmęczona. Dobranoc. Słodkich snów. Przepraszam, drogie kucyki, ale mam dziś lekką chrypkę. Niestety przemokłam w czasie wczorajszej ulewy. Wybaczcie mi. Co za ulga. Tematem dzisiejszej lekcji są znaki interpunkcyjne. Pytajnik stawiamy po zdaniach wyrażających pytanie. Po znaku zapytania nie wolno stawiać kropki ani przecinka. Dlaczego pytajnik was tak śmieszy? Ojej! Plamciu, plamciu! Ona chce się bawić! Plamciu, schowaj się! Wracajcie na swoje miejsca i to już! Serduszko, możesz mi wyjaśnić, co tu robi ten płas? Dobrze, proszę pani. Jak bomcyk kucyk znalazłyśmy żabkę z chorą łapką i leczyłyśmy ją, aż wyzdrowiała. Rozumiem. No cóż, pochwalam wasz dobry uczynek, ale wszystkie zwierzęta powinny przebywać w swoim naturalnym środowisku. Ale... Żadnych ale. Bardzo proszę zanieść żabkę z powrotem do lasu i wypuścić ją na wolność. A, ma pani rację, pani Rumak. Tak zrobimy. Odejdź stąd, nowy odnajdziesz dom, gdzie łąki zielona toń. Żegnaj mi, choć serce w rozterce drży i płyną mi z oczu łzy. Podskoków twych tak będzie brak, nim w lesie wstanie świt, daleki ruszysz świat. Cześć, plamciu. Nie daj się nikomu, plamciu. Uważaj na siebie. Żegnaj już. Żegnaj nam. Wróć do zielonych łąk. Tam woła cię słońca krąg.
tęsknić. Wkrótce ją odwiedzimy, dobrze? O, dobrze, panie Bobrze. Kucynki, zaczynamy piknik! O, ręczyłam ci, że będzie powódź. Znowu wracamy do klubu herbacianego. Wersja polska, master film na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Dźwięk Monika Szuszkiewicz. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Ludka Olga Bończyk. Serduszko Krystyna Kozanecka. Gwiazdka Dorota Lanto. Karmel Aleksandra Maj. Bystre oczko Lucyna Malec. Łatka Agnieszka Pilaszewska. Koniczynka Maria Winiarska. I inni. Małe kucyki, małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. Jak szczęśliwych siedem gwiazd, świecić jasno chcemy. O tym, jak spędzamy czas, dziś wam opowiemy. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my.